Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach wyniki budżetu obywatelskiego Płocka, ogólnopolska konferencja w mieście, a na koniec relacja z mazowieckich dni techniki. Poznaliśmy zwycięzców 9. edycji budżetu obywatelskiego Płocka. Zwycięskie projekty będą realizowane w 2021 roku. Wybrano 4 projekty ogólnomiejskie i 14 projektów osiedlowych. To one zostaną zrealizowane w 2021 roku w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego Płocka. Wśród najlepszych projektów, które będą przekazane do realizacji, są m.in. budowa wież lęgowych dla Jerzyków, nadwiślane strefa relaksu, zakup sprzętu dla płockich OSP czy upamiętnienie wizyty Jana Pawła II pomnikiem przy placu Celebry Papieskiej. Najwięcej głosów zdobył zaś projekt edukacyjny Krok w przyszłość. Jeśli chodzi o projekty ogólnomiejskie, tutaj będą realizowane 4 projekty za kwotę blisko 2 milionów 200 tysięcy złotych. Wygrał projekt Krok w przyszłość, projekt edukacyjny, gdzie mamy i doposażenie wielu pracowni, ale także liczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, terapeutyczne w kilku naszych szkołach. Do realizacji trafi też 14 projektów osiedlowych. To bardzo różne propozycje płocczan. Tutaj najwięcej głosów na tej liście procentowej uzyskał projekt Edukacja 2.0, projekt osiedlowy na osiedlu też Dworcowa. Tutaj natomiast na osiedlu Tysiąclecia wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej w szkole podstawowej nr 16. Jest także zakup busa 21-osobowego dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego. Jest także przebudowa boisk przy szkole podstawowej nr 20 na osiedlu Borowiczki, a w osiedle Dworcowa, Tysiąclecia, Borowiczki. Życie robotów, innowacyjne zajęcia z informatyki na osiedlu Kochanowskiego oraz siłownia pod chmurką na osiedlu Winiary. W tym roku do rozdysponowania było prawie 6 milionów złotych. Wszystkie wyniki i pełną listę zwycięzców można sprawdzić na stronie internetowej mojemiasto.plock.eu. Państwo dla rodziny, rodzina dla państwa to tytuł konferencji naukowej, która miała miejsce w Płocku w czwartek 15 października. Było to wydarzenie ogólnopolskie, które miało wskazać na wagę rodziny w społeczeństwie. Państwo dla rodziny, rodzina dla państwa to ogólnopolska konferencja naukowa, której tematem była rodzina. Podczas spotkania, które miało miejsce w miniony czwartek, poruszono kilka ważnych kwestii. Organizatorzy chcieli pokazać i uzmysłowić wszystkim to, jak ważna jest rodzina i jaka jest zależność tradycyjnej rodziny od państwa i państwa od rodziny. W konferencji wzięli udział wyjątkowi prelegenci. W konferencji weźmie udział 8 prelegentów. Konferencję rozpocznie mecenas Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris. Będzie mówił o koncepcji rozwoju polityki rodzinnej państwa. Następnie będzie przedstawiciel samorządu, pan Krzysztof Bieńkowski, starosta powiatu Przasnyskiego. Będzie mówił o roli samorządu w kształtowaniu postaw społecznych i obronie rodziny. Kolejnym prelegentem jest pani Barbara Nowak, kurator Małopolski. I będzie prezentowała temat roli szkoły przyjaznej rodzinie. W sumie do udziału zaproszono 8 prelegentów. To uznani eksperci, autorytety w swoich dziedzinach. Podczas wystąpień mówili m.in. o aspektach prawnych, o tym, jak państwo opiekuje się rodziną. Pan Tomasz Strecker, prezes Polskiej Akademii Biznesu, będzie prezentował temat odpowiedzialność pracodawcy za rodzinę. Pan doktor Mieczysław Guzewicz powie o wychowaniu do wartości, czyli to, co rodzina daje dla państwa, czyli kształtowanie odpowiedzialnych, wartościowych obywateli. Głosem Kościoła, reprezentantem i przedstawicielem, to jest zmiana w programie, będzie ksiądz Ryszard Halwa, zastępuje księdza Roberta Skrzypczaka, który nie mógł do nas przybyć, z tematem odpowiedź Kościoła na kryzys małżeństwa, rodziny, hierarchii i wartości. I ostatnim prelegentem będzie prezes Fundacji Mama i Tata, pan Marek Grabowski, z tematem trwałość rodziny w perspektywie społecznej, makroekonomicznej i indywidualnej. Wydarzenie, które odbyło się w Płockiej Studni, było spotkaniem otwartym i bezpłatnym. Za nami kolejna edycja Mazowieckich Dni Techniki, wydarzenia, które promować ma naukę. Wydarzenie po raz kolejny odbyło się w Płocku.
Mazowieckie Dni Techniki za nami to zajęcia, których celem jest zachęcenie młodzieży do nauki o technice, rozwój zainteresowań technicznych i zwiększenie ilości młodzieży w szkołach o profilu technicznym. W tym roku w Płocku przeprowadzono kolejną już edycję. Zajęcia miały zachęcić młodzież z Płocka z techniką w życiu, uświadomić atrakcyjność studiów technicznych i poszerzyć wiedzę o aktualnym stanie techniki i innowacyjności. Mazowieckie Dni Techniki to jednocześnie 11. Płockie Dni Techniki, które odbyły się w czwartek 15 października. W ramach programu pokazano atuty samochodów hybrydowych i ich różnicę względem elektryków. Pokazano również nowoczesne obrazowanie 3D czy technologie bezpiecznych, nowoczesnych samochodów. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.